Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w Bractwo Tajemnic 2 Macka Królów. Dobrze, musiałem niestety ale włączyć muzykę, bo YouTube mi się doczepiał o prawa autorskie. Co my tu mamy? Fragmenty reliefu. Właśnie, a gdzie to miałem włożyć? Teraz już nie pamiętam. Cholera, teraz troszeczkę cicho jest. Potrzebuję jakoś tak... Opcje, może to jednak... Kurczę, no będziemy musieli chyba zostawić tę muzykę, bo będzie się źle grać bez muzyki. Kontynuacja, jedziemy dalej. Zaryzykujemy, może się teraz nie czepią, co? Łatwiej byłoby przesunąć ją po śliskiej powierzchni. Linasakiem? Nie, nie. Puszka... O, właśnie. Pyk. Przesunięte, ale spróbuję jeszcze raz. Opcje. I zobaczmy. O! Tam jakiś głos jest. Może akurat to... Nie będzie przeszkadzać, zobaczymy. To tutaj? Ten tu? Nie, ten tu nie pasuje. O, już lepiej. Pyk. Tutaj. O. A tu jeszcze jeden jest. No proszę, ja go nie zauważyłem. To było dobrze. Tu, tu i tu. Jeszcze jest gdzieś twarz jakaś? O, jest. Udało się. Teraz możemy włożyć tą broszkę. Ukryty pokój, no to wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy. Muzyka jest, wyłączyłem czy nie? A jest muzyka. Dobra, niech będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu mamy. Klamra od paska. O kurde, o kurczę, ale tak. Tak dziwnie teraz tu. O, tu jest chyba klamra, tak. Szachownica. Tu jest. Piracki hak. Tutaj. Iluminator. Iluminator. Lecimy dalej. Kotwiczka. Kotwiczka, kotwiczka. Nie, to nie jest kotwiczka. To był... To, kotwiczka, rzeczywiście. Barometr. Barometr. Jest. Lornetka. Lornetka. Nie widzę. Lornetka. No nie widzę, dobra. Delfiny. O, delfiny gdzieś miałem tu przed oczami. Tu są. Strzała. Amora. Katana? Katana, katana. Katana, łom. Tu jest jeszcze, o. Tu będzie R. Łom. Gdzie jest to łom? Wydawało mi się, że też rzucił mi się to przed oczami. Ale... Czy na pewno? Jest, są lornetki. Katana. Iluminator to był. Łom i katana. No kurczę. Tu jest katana.
Ale łom. No nie widzę. Tu jest chyba łom, tak? Tak. Znaleziono łom. No to pięknie. Mamy teraz w ekwipunku naszym łom. A tutaj co to? Brakuje dźwigni przepustnicy. Łomem? Nie, łom się nie przyda w tej sytuacji. Nowy cel. Znajdź królewskiego gryfa i stół. O, co to my tu mamy? Królewski gryf od wieków służył marynarzom, którzy strzegli świata. Oficjalnie królewski gryf został zniszczony po wycofaniu ze służby. Został jednak ukryty w Muzeum Morza. Królewski gryf umożliwia załodze podróż w przeszłość. Pięknie. Królewski gryf 1648, 1 do 50. O co tutaj chodzi? Mam wszystkie światełka zgasić? Czy... A ty, leśniaku. Nie, mam wszystkie oświecić. Teraz już wiem. A ty, skubańcu. Jest. Jakieś trybko mi wyskoczyło. Małe koło zębate. I powiedz mi, gdzie mam sobie to włożyć teraz. Rycerz w lśniącej zbroi. Zdaje się, że on tam za sobą czegoś strzeże. Potrzebuję jakiegoś pokrętła. Może to? Nie. The Royal Griffin is hidden somewhere inside the museum? So the time machine isn't just a legend. Well, I certainly can't go running around looking for a frigate. I'll wait here, and you go find something that leads to the time machine. But hurry, Sarah. Nathan could pounce at any moment. Dobrze, dobrze, kolego. Notatki. Znalazłam ukryty gryf, czyli dzięki niemu będę mogła osofnąć się do XVII wieku. Ciekawe. Mamy tu mapę. Ciemne pomieszczenie. Tu jeszcze właśnie. Byliśmy w ciemnym pomieszczeniu i... Chyba wszystkiego... Właśnie, drabina. Nie wzięliśmy wszystkiego. Trzy otwory, cóż... Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy teraz na sody. Idziemy. Nie dosięgnę tam. Musiałabym na czymś stanąć, na drabinie może. Haha. Wygląda jak dziurka od klucza. I co? Mamy tajemne przejście. Ten znak pojawia się wszędzie tam, gdzie zakon gryfa. Tutaj jeszcze, ale tu nie możemy iść, co? Tu idziemy z powrotem. Zobaczmy, co on kryje za sobą. Cóż, niby pasuje, ale niewłaściwy rozmiar. Brakuje dużej zębatki. Czyli tutaj dużo nie zdziałamy. Schody, gabinet. O, jaka realistyczna kopia berła. A tutaj? Proszę, tutaj weszło. A my mamy co zrobić? Aha, tym przejechać. O! Coś takiego, a może tak? Nie tak. Nie w tą stronę. W tą. Jeszcze raz. Idealnie.
Idziemy tu, tutaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ha, mamy to. Cóż to jest? Lewa część obudowy. Trzypunktowy klucz. Już wiem, do czego będzie mi potrzebny ten trzypunktowy klucz. Ciemne pomieszczenie tutaj. Ha. Duże koło zębate. No i pięknie. Kolejna zagadka na nas czeka, co? Jedziemy. W tą stronę. Dobrze szłeś. Tak. Aha, a ja muszę się dostać w to miejsce. O kurczę. Jeszcze raz? No dobra, teraz jest. Jest dobrze. O, coś szybko to poszło. Cóż to mamy? Brakuje prawej części obudowy. Mam prawą część, mam też lewą część. Moja broszka pasuje do tego zagłębienia. Wejście do jaskini. Idziemy. Królewski gryf. Pięknie. Co tutaj leży? Za daleko, żebym tam nie osiągnęła. Mile z hakiem. Na pewno pomoże. Okej, mamy linę z hakiem. To królewski gryf. To wszystko? Może się wrócę. Wrócę, bo tutaj była jedna rzecz do zrobienia. O, właśnie w tym miejscu. O. Czasem trudno jest być członkiem zakonu. W innych czasach wszystko... Co? Dźwignia rampy. Brakuje dźwigni. No mam dźwignię. O nie, może to nie do tego. Dobra, idziemy. Z powrotem. Grota. A ty jakżeś tu zjechał? Spoko. Jesteś i tak podejrzanym typkiem. Dostęp do korbowodu rampy blokuje skała. To brechom ją. Aha, tu jest dźwignia, rampy, dźwignia, kurczę. Proszę, no i bingo, główny pokład. Dziób statku, zobaczmy co tutaj jest. Korba. Młotek, mamy młotek. Jeszcze nie czas, aby użyć działa. No chyba nie. Dobrze było, gdybyśmy w ogóle wypłynęli stąd. W śródokręcie. Rufa statku. A tutaj co mamy? Brakuje centralnego elementu. Pewnie on jest kluczem. Pewnie tak. To stół nawigacyjny królewskiego gryfa.
Zdolność królewskiego gryfa do przenoszenia załogi w czasie była ściśle strzeżoną tajemnicą. Według kilku zeznań Rada Zakonu uznała te podróże za zbyt niebezpieczne. Podjęto decyzję o ukryciu okrętu, by zakon mógł użyć go w razie zagrożenia. Jako dodatkowy środek ostrożności ukryto przyrządy nawigacyjne, kamień czasu, sekstant oraz kompas. Niech szczęście sprzyja ci na twoim szlaku. Dziękuję. Uchwyt przepustnicy. Pusto, będę tu potrzebować kompasu. To wygląda jak gniazdo do umieszczenia klejnotu. Stół nawigacyjny jest niekompletny. Dobrze wiedzieć. Jest zablokowany, nie ruszę go. Szkoda, że nie mam brakującego symbolu. Dobra, daj mi tą mapę. Nie szybciej, jak użyję mapy. Nie mogę, aha. Tutaj, wycofaj się. Gabinet. Tu wejdź, proszę ja ciebie. Kompas. Mamy kompas. Tu mamy. Proszę. Głowa konia. Szukamy głowy konia. Tylko gdzie ona jest? Głowa konia. Przecież tego nie da się nie zauważyć. Spoko, lecimy dalej. Lampa? 8 sztuk lamp? Okej, okay, mamy ile? Mamy 3 dopiero. I przy okazji zebraliście halabardę. Halabardę, tak. Tu jest lampa, tu jest lampa. Coś, co, że kamień tam sobie leży. Jeszcze coś tu gdzieś. Jeszcze 3 lampy. Nie może być. O, pierścień i kolejna lampa. Głowa konia się nawet znalazła. Tu jest magnes, to niepotrzebne jest. Rapier. Tu jest jeszcze jedna lampa. Jeszcze 2. Kurczę, pochowałem te lampy i potem weź tu człowieku znajdź. Mam klucz. Skrzynia. Mamy sekstant. Rękawica. Ja tą rękawicę gdzieś widziałem. Tylko gdzie? Tu jest flaga. Pistolet. Co jeszcze? Tarcza by się przydała. Tu jest tarcza. Myślę, że tu jest lampa pod tarczą, ale to nie... Tu jest lampa, taka duża była. Ja kurczę. Rękawica. Gdzie jest ta rękawica cholerna? No nie ma, nie ma. Tu jest rękawica. Gawron? Śmigło. No i teraz gawron. Szukamy gawronu. Mamy. Sekstant. Zwinne paluszki. No, no, no. Proszę, proszę. Daj mi mapę. Gabinet. Tutaj co? Potrzebuję jakiegoś pokrętła. Kompas, sekstant, młot, korba? O nie, chyba zniszczyłam wieloryba. To niechcący. A cóż wieloryb ma? Sowanego. Ukrytego w sobie. Pokaż mi to. Kamień czasu.
To czyli mamy już wszystko chyba. Hehe, mamy wszystko, idziemy. Idziemy, idziemy. To królewski gryf. Wiem, wiem. Na pokład. While you were wandering, I found a contemporary announcement with the exact date of the execution. 1677. 7 lipiec. O, ścieli mu głowę. Przykro mi. Kompas ma być tutaj. Sextant ma być tu. Nie, gdzie? Gdzie ma być? Tu, właśnie. To wygląda jak gniazdo do mieszania klejnotu. Mam. Kamień czasu.